ta instytucja, która przecież ma ogromny budżet, blisko 10-miliardowy, budżet, który ma wspierać polską naukę, rozwój, ma wspierać polskich naukowców, stała się zwyczajnym politycznym łupem do finansowania kolesi, do finansowania swoich partyjnych działaczy. I dzieje się to wszystko, może nie pod parasolem prokuratury, ale przynajmniej przy jej biernej postawie. I to chyba najbardziej bulwersuje.